zwycięstwa wielkiej wojny. W związku z pogarszającą się sytuacją na froncie nakazuję zabezpieczyć mosty na Wiśle, w Sandomierzu, Szczucinie, Baranowie i Nowym Korczynie. W tym celu powołuję grupę Sandomierz, dowódcą której mianuję podpułkownika Antoniego Sikorskiego. Mają mu się podporządkować wszystkie siły 2 Pułku Piechoty Legionów i 94 Pułku Piechoty oraz inne znajdujące się w rejonie Sandomierz, Baranów Sandomierski. Grupa ma następujące zadania. Zabezpieczyć mosty i przeprawy na Wiśle na odcinku od Zawichostu do Baranowa. Zabarykadować je i przygotować do zniszczenia. Zanim to nastąpi, należy przy mostach i brodach wystawić posterunki regulujące ruchem i zbierające żołnierzy z rozbitych oddziałów. Rozpoznawać patrolami zachodni brzeg Wisły, podporządkować sobie oddziały znajdujące się w tamtym rejonie i przygotować się do przyjęcia własnych wojsk wycofujących się z zachodniej części kraju. Dowódcy grupy nakazuje nawiązać kontakt z sąsiadami na północ i południe od swoich pozycji, a o wynikach natychmiast meldować. Podpisano dowódca Armii Karpaty, generał Kazimierz Fabrycy. Wszystkie siły podzielono na 2 duże jednostki. 94 Pułk Piechoty, gdzie dowódcą był podpułkownik Bolesław Gancarz, i 164 Pułk Piechoty, gdzie dowodził podpułkownik Stanisław Styrczula. Każdy z pułków składał się z 3 batalionów, ale poza nimi, dowódcy grupy, podporządkowane były jeszcze 2 inne bataliony oraz liczna artyleria, na którą składały się 11 armat kaliber 75 mm, 3 haubice kaliber 100 mm, 26 armat przeciwpancernych oraz 2 armaty przeciwlotnicze kaliber 75 mm i 12 armat przeciwlotniczych kaliber 40 mm. Do tego dochodziło kilka mniejszych pododdziałów. Ta dosyć duża siła miała niestety do dozorowania rozległy odcinek Wisły od Annopola po Baranów Sandomierski. A to już sprawiało, że na poszczególnych odcinkach znajdowały się niewielkie siły. Dowodzący grupą, podpułkownik Antoni Sikorski, za swą kwaterę obrał Gorzyce na zachód od Sandomierza. A, takie zadania to ja rozumiem. Świeże powietrze, miłe towarzystwo, piękne widoki, choć prawdę mówiąc tu w okolicy Wisły jest jak dla mnie za płasko. Ty się cieszysz, a ja nie wiem, gdzie my kancelarię rozłożymy. Dowództwo nas tu nie wysłało po to, żebyś widoki oglądał. Jak to nie? Dowództwo liczy, że dzięki naszej sprawności i mojemu sokolemu wzrokowi zobaczymy, gdzie nad Wisłą znajdują się nasze oddziały i jakie są możliwości przeprawy przez naszą wspaniałą Wisłę, królową polskich rzek. Jak ty to pięknie ubrałeś w słowa. Gratuluję. Ale ja potrzebuję faktów, które przeleję na papier, a twój sokoli wzrok powiedzie cię hen przed siebie. Z meldunkiem do dowództwa. Nie naśmiewaj się z mojego wzroku, bo właśnie zaobserwowałem 2 jeźdźców. To chyba Stachura i Bednarski. No, wreszcie będzie można napisać raport. Jeszcze tylko jakieś miejsce jest potrzebne. W siodle przecież meldunku nie napiszę. Proszę, aby teraz pan wachmistrz swoim sokolim okiem wypatrzył jakąś kwaterę. Najlepiej leśniczówkę. Panie wachmistrzu, melduję powrót patrolu z rozpoznania w kierunku Zawichostu i Sandomierza. Od Zawichostu do ujścia Sanu do Wisły stanowiska zajmuje oddział wydzielony z 94 rezerwowego pułku piechoty pod dowództwem porucznika Jaworskiego. W samym Sandomierzu mostu kolejowego broni batalion majora Władysława Symonowicza, zaś mostu kołowego batalion kapitana Stanisława Serednickiego. Pozostałą część odcinka, aż pod Wielowieś, zajmuje 3 batalion kapitana Szymkiewicza. Oddziały trwają na swoich stanowiskach, ale w samym Sandomierzu nie jest najlepiej. Już od 3 września miasto jest bombardowane. W tym pierwszym nalocie zginęło 27 osób. Wszystkie oddziały grupy Sandomierz zajmowały stanowiska na wschodnim brzegu Wisły. Oczywiście inaczej sytuacja wyglądała na przyczółkach mostowych i w samym Sandomierzu. Na noc stanowiska na przedmieściach miasta zajmowały oddziały z 1 batalionu 64 rezerwowego pułku piechoty, wzmocnione bronią maszynową i artylerią. Siły te były jednak wycofywane na dzień, ale mimo to Niemcy prowadzili systematyczne naloty na miasto. 2 razy dziennie. Grupy około 15 samolotów zrzucały bomby. Sytuacja ta powtarzała się o godzinie 9 rano i o 16. No, wreszcie jesteś.
Powiedz mi, przyjacielu, ile czasu można zawozić meldunek do dowództwa? Panie wachmistrzu, w moim przypadku meldunek zawozi się bardzo szybko, ale na odpowiedź czeka się bardzo długo. Rozumiem, że nastąpiła jakaś zmiana. No, dla nas znaczna. Armia Kraków ma wycofywać się w kierunku mostu w Baranowie Sandomierskim i tam ma przeprawić się na prawy brzeg Wisły. To musimy się jak najszybciej pakować. Tracimy tylko czas pod Sandomierzem. Hola, hola, przyjacielu. No nie tak szybko. Z tego, co się dowiedziałem, wysłałeś Stachurę i Bednarskiego właśnie do Sandomierza. No tak. A teraz chcesz, nie czekając na nich, jechać w inne miejsce? Chłopaki są z nami od dawna, sprawują się wyśmienicie, a ty chcesz ich zostawić? Oj, dobrze, już dobrze. Masz rację. Spakujemy się i wyjedziemy w ich kierunku. No i ten znowu swoje. Aj, widzę, że dziś z tobą nie wygram. Dobra, pakujemy się i jedziemy w kierunku Sandomierza. Zanim ruszymy, przeczytaj meldunek. Do żołnierzy grupy Sandomierz. W związku z organizacją dozorowania linii Wisły i obrony znajdujących się na niej mostów, nakazuję następującą obsadę odcinka od Wielowsi do Baranowa Sandomierskiego. Odcinek ten obsadzi 164. Rezerwowy Pułk Piechoty, którego dowódcą jest podpułkownik Stanisław Styrczula. Odcinek od Machowa do Nagnajowa obsadzi 1. Batalion mobilizowany w Przemyślu i dowodzony przez kapitana Tadeusza Lisowskiego. Odcinek Baranów-Sandomierski obsadzi 2. Batalion mobilizowany w Stanisławowie, a dowodzony przez majora Stanisława Hołubowicza. Odcinek od Dzikowa do Machowa obsadzi 3. Batalion mobilizowany w Stryju, a dowodzony przez majora Kazimierza Kruszkowskiego. Nakazuje też utworzenie z 2. Batalionu oddziału wydzielonego, który zajmie stanowiska na lewym brzegu Wisły i zorganizuje obronę Przedmościa w oparciu o zabudowania miejscowości Osiek. Podpisano dowódca grupy Sandomierz, podpułkownik Antoni Sikorski. Walki w Sandomierzu rozpoczęły się 8 września. Kiedy to podczas popołudniowego nalotu na polskie stanowiska niemieckie oddziały rozpoznawcze należące do 5. Dywizji Pancernej zaatakowały miasto. W samym Sandomierzu nie było w tym czasie jednostek Wojska Polskiego, więc został on łatwo zajęty. A następnie okupanci skierowali się w kierunku mostu drogowego. Tam stanowiska zajmowali żołnierze z 2. Batalionu 94. Rezerwowego Pułku Piechoty. Stanowiska mieli dobrze przygotowane, ale gdyby nie wsparcie artylerii, to byłoby z nimi krucho. Ogień 2 armat przeciwpancernych powstrzymał Niemców. Dokładnie nie wiemy, jak wyglądała walka, bo do samego miasta nie wjechaliśmy. Zresztą robiło się coraz ciemniej. Dobrze, że wróciliście. Rozkazem dowództwa Armia Kraków będzie przeprawiała się przez Wisłę mostem koło Baranowa Sandomierskiego. I tam musimy natychmiast jechać. W nocy z 8 na 9 września oddział broniący mostu drogowego w Sandomierzu został wycofany na wschodni brzeg Wisły. Następnego dnia rano dowódca grupy Sandomierz, podpułkownik Antoni Sikorski, wydał 2 ważne, ale chyba nie do końca przemyślane decyzje. Podpułkownik Sikorski, nie mając odpowiednich danych wywiadowczych, nakazał wysadzenie mostu pod Baranowem. Saperzy wysadzili 2 środkowe przęsła, uniemożliwiając w ten sposób przejście przez rzekę zmierzających tam oddziałów Armii Kraków. Następnego dnia na rozkaz Sikorskiego wysadzono także w powietrze most kolejowy w Sandomierzu. Możliwości ewakuacji żołnierzy Wojska Polskiego dramatycznie się kurczyły. Było to słuchowisko z cyklu Małe Zwycięstwa Wielkiej Wojny. Reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Scenariusz i narracja historyczna Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Adrian Wajda, Krzysztof Grabowski oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła. Hubert Krawczyński, Szymon Bożencki, Patryk Krawczyński.